Witam, Kamil Cebulski, kłaniam się niezmiernie nisko i dziękuję Wam na wstępie za bardzo dobry odbiór mojego poprzedniego filmu o ofiarach zakazu posiadania broni. I idąc Waszymi radami, zainwestowałem trochę w sprzęt i przygotowałem dla Was kolejną prezentację, a to z okazji tego, że już za kilka tygodni odbędą się w Polsce jedne z najważniejszych obrzędów religijnych, mianowicie wybory. Tak, Wam się wydaje, że Polska to jest kraj chrześcijański, że to jest kraj katolicki. Nic z tych rzeczy. Ja szacuję ilość chrześcijan w Polsce na 1000, może do 5000. Reszta wyznaje państwizm, tak? Czyli pewną formę religii konkurencyjną do chrześcijaństwa i właśnie na tym chciałem się dzisiaj podczas tej prezentacji skupić. No ale zanim przejdziemy do konkretów, to chciałem przypomnieć kilka definicji, tak? Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, stosując pewne skróty myślowe. Na pierwszy rzut oka idzie moralność. Tak, moralność jest to nic innego, tylko zbiór zasad, które określają, co jest dobre, a co złe. Czyli na przykład mamy takie zdanie: nie zabijaj, nie kradnij, nie zdradzaj żony, nie pluj na chodnik, nie bij się z ludźmi, nie stosuj agresji, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie bardzo proste zasady, którymi kierujemy się w życiu. A skąd te zasady się biorą? Ano te zasady biorą się z etyki. Tak? Etyka jest taki dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzić zasady moralne. Tak? Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych. Tak? To znaczy, my kierujemy się pewnymi zasadami w życiu, tak? Nie zabijaj, nie kradnij, nie pluj na drugiego człowieka, ale te zasady skąd się wywodzą? Ano wywodzą się z naszej etyki, tak? Etyki, która kiedyś, można by powiedzieć, była etyką chrześcijańską, tak? Która teraz ewoluuje i się zmienia, tak? Aczkolwiek tutaj też należy wziąć pod uwagę dwie takie bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie etykę, czy też zbiory tych wszystkich zasad moralnych, tak? Mianowicie te zasady dzielą się na zbiory subiektywne i zbiory obiektywne, tak? To znaczy, co to jest zbiór subiektywny? Zbiory subiektywne zakładają, że normy etyczne są wytworem poszczególnych ludzi. Prowadzi to do wniosku, że jeśli istnieją jakieś wspólne normy, to są one wynikiem podobnej zawartości umysłu w większości ludzi, lub nawet, że nie ma czegoś takiego jak wspólne normy i każdy posługuje się swoim prywatnym systemem nakazów moralnych. Tak? Czyli o co chodzi? Czyli każdy sobie wyznacza to, co dla niego jest dobre i, czy złe. Na przykład mamy etykę złodzieja. Tak? Złodziej sobie na przykład mówi tak, że zawsze będę okradał bogatszych od siebie. Tak? Według niego takie zachowanie jest dobre, no ale według tego okradanego jest złe. Czyli mamy tutaj do czynienia z dwoma ludźmi, którzy całkiem inaczej rozumieją dobro i zło. Tutaj na taka przykład etyki Kalego, tak? Że Kalemu ukraść to źle, ale jak Kali kradnie komuś innemu, to jest dobrze. Podobnie różne takie izmy, jak rasizmy, nacjonalizmy, tak? Które zakładają po prostu, że pewne zachowanie, pewien stosunek do jakiegoś człowieka może być inny niż do drugiego i to jest etyczne, tak? Że kierując się jakimiś cechami człowieka, rozróżniamy swoje decyzje. Tak? Czyli oczywiście ludzie są bardzo podobni do siebie i każdy mógłby powiedzieć, że nie zabijaj. I to można powiedzieć, że znacznie bardzo duża większość ludzi się tym kieruje, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rocznie w Polsce jest około, no prawie 800, 700 chyba 90 spraw o zabójstwo rocznie, no to można powiedzieć, że to jest bardzo mały odsetek ludzi, którzy nie kierują się w życiu zasadą nie zabijaj, tak? To jest wspólne dla większości ludzi, tak? To podobnie jest z zasadą nie kradnij,
Chociaż tutaj już można by się troszeczkę pokłócić, no bo nie kradnij, czyli jak pójdę do sąsiada i mu ukradnę, to jest źle, bo tylko ja czerpę z tego dochody, a gdybym poszedł do sąsiada i ukradł pieniądze i dał je do domu dziecka, no to już by to wielu ludziach budziło pewien podziw, szacunek i uznaliby, że to jest dobre. Ale ten sąsiad by tego nie uznał, tak? Dlatego w opozycji do zbiorów subiektywnych, do takiej etyki subiektywnej, która dzieli ludzi na lepszych i gorszych, tak? Są zbiory obiektywne. Zakładają one, że normy etyczne mają charakter uniwersalny i można je wywieść z ogólnych założeń, a następnie zastosować do wszystkich ludzi, tak? Każdy człowiek jest traktowany na równi z innymi, no bo ludzie są równi i jeżeli mówimy o etyce, która jest sprawiedliwa, powinniśmy formułować takie zdania, które nie naruszają dobra ani jednego człowieka. Czyli zasada nie kradnij dotyczy się nie kradnij od każdego człowieka, a to nie znaczy nie kradnij od biedniejszych od siebie albo nie kradnij bezpośrednio, tylko wynajmuj do tego ludzi, tak? Więc tym się różni etyka taka subiektywna od etyki obiektywnej, tak? I właśnie na tym chcę się dzisiaj skupić, bo te wszystkie zasady etyki obiektywnej, mówiąc w skrócie obiektywizm, tak? Wiąże się, można te zasady wysnuć logicznie, do nich dojść z czegoś, co się nazywa prawo naturalne, tak? A co to jest to prawo? Źródłem prawa natury jest sama natura, tak? Masło maślane. Dla jednych rozumiana jako wola Boga, tak? Bo Bóg przyszedł i dał ci prawo i możesz to coś robić, a dla innych nakaz rozumu, czyli oni rozumowo dochodzą do czegoś, co można robić, o tym będziemy dzisiaj więcej mówić, lub wrodzonego poczucia sprawiedliwości, tak? Czyli zakładamy, że każdy człowiek ma mniej więcej podobne poczucie sprawiedliwości, nakazy i tak dalej. Zwolennicy prawa naturalnego uznają je za wspólne wszystkim kulturom. Ma ono łączyć wszystkich ludzi oraz pomimo wielu różnic kulturowych zakładać pewne wspólne zasady postępowania. Według jego zwolenników jest trwałe i nie zmienia się pośród zmian historycznych, zmieniających się poglądów i obyczajów. Czyli każdy człowiek zawsze, wszędzie, w całej historii świata kierował się tymi samymi zasadami moralnymi, to sumienie, w które jest w człowieku, które potrafi wyczuć dobro i zło, zawsze się w tych samych sytuacjach odzywało. I jakby powiedzieć, no wszystkie kultury, które istnieją czy istniały na świecie, rywalizują między sobą. Więc skoro, jeżeli była jakaś kultura, która na przykład akceptowała zabijanie ludzi bez powodu, to, no to wyginęła w konkurencji, tak? Więc zostali tylko tacy, których łączy pewien skuteczny sposób postępowania. Prawa naturalnego nie można człowiekowi odebrać, bo oparte zostało na jego naturze, broni ono ludzkiej godności, określa fundamentalne prawa i obowiązki człowieka. Dobra, tyle teorii, przejdźmy do praktyki. Podstawowym prawem jest prawo do utrzymania życia, no bo skoro żyję, no to chyba mogę żyć, tak? Nie ma nikt prawa mnie pozbawić tego życia, tak? Więc skoro żyję, no bo sensem życia jest życie, a nie nieżycie, tak? To mam też prawo do posiadania swojego życia i decydowania o tym, co to życie, czyli moje ciało, robi, tak? Czyli ja posiadam swoje własne ciało i nikt inny nie może w to ciało ingerować. I to jest bardzo dobra, myślę, zasada, każdy się z tym zgodzi, tak? Ponieważ ja kontroluję swoje ciało i ja kontroluję, co te ręce robią, tak? To te ręce coś wytwarzają, tak? Czyli mam też prawo do owoców swojej pracy, czyli jeżeli wezmę dzidę czy jakiś patyk, oskuruję go, naostrzę, wyprostuję, zrobię sobie super dzidę, to ta dzida jest moja, bo ta dzida powstała tymi ręcoma, które ja kontroluję, tak? No ale skoro to, co zrobię, należy do mnie, to też mogę się wymienić, tak? Jeżeli wymiana jest dobrowolna, nikt mi nie każe nic robić, to mogę podejść do swojego współplemieńca, dać mu tą dzidę i zabrać sobie wino. O, i się opiję i
mam takie prawo do wymiany i posiadania rzeczy, które wytworzyłem lub też zamieniłem z kimś innym. Tak? Czyli to są podstawy prawa naturalnego. Tak? Bardzo banalne, bardzo proste do zrozumienia. I na podstawie tych praw powstała jeden z najbardziej rozpowszechnionych model etyczny. Chodzi o zasadę o nieagresji. Tak? Zasada nieagresji jest postawą etyczną wywodzącą się z prawa naturalnego, zgodnie z którą inicjowanie przemocy jest z natury złe, gdyż efektem inicjowania przemocy jest złamanie praw naturalnych. Przy czym agresja zdefiniowana jest tutaj jako zainicjowanie przemocy fizycznej, w tym zagrożenie taką przemocą, lub oszustwo na szkodę osoby lub jej własności. W odróżnieniu od postawy pacyfistycznej zasada nieagresji nie wyklucza użycia przemocy w obronie własnej, a nawet jest to, można by powiedzieć, wskazane. Czyli o co chodzi? Żeby naruszyć te cztery podstawowe prawa naturalne, czyli prawo do życia, do samoposiadania owoców pracy i prawo własności, jeżeli te prawa zostaną naruszone przemocą, no to jest złe. Tak? Jeżeli inaczej, jedyny sposób naruszenia tych praw jest za pomocą użycia przemocy fizycznej. Tak? Czyli zasada nieinicjowania przemocy mówi, żeby chronić te prawa człowieka i dać człowiekowi decydować o swoich własnych własności. Dobra, zostawiamy to, przechodzimy do trochę innej rzeczy, mianowicie do inteligencji, a dokładnie do czegoś, co się nazywa efektem Flynna. Nie jest to nic takiego trudnego, mianowicie był sobie taki człowiek o nazwisku Flynn, który zauważył coś. Mianowicie wzrost ilorazu inteligencji obserwowany od początków XX wieku w państwach zachodnich o około 0,3 punktu rocznie lub 3 punktów w ciągu dekady. To znaczy Flynn zauważył, porównał wyniki badań, testów na inteligencję, które były dawno, 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 dawno temu, z wynikami badań, które są obecnie. I kiedy porównał te wszystkie wyniki, wyszło mu, że ludzie stają się inteligentniejsi średnio o 0,3 punkty procentowe rocznie, tak? Czyli co 10 lat jesteśmy mądrzy o 3 IQ. Tak? Efekt ten zauważył właśnie w 1984 roku James Flynn z Uniwersytetu w Otago w Nowej Zelandii po przeanalizowaniu wyników testów z 24 krajów przeprowadzonych od początku XX wieku. Obserwowany wzrost jest monotoniczny, prawie liniowy. Joseph Rogers dokonał analizy wyników 13 tysięcy testów wykonanych przez amerykańskich studentów, która pokazała, że efekt Flynna jest widoczny także w małej skali czasowej rzędu 12 miesięcy. Czyli o co mi tu chodzi? Ogólnie chodzi mi o to, że ludzie stają się coraz bardziej inteligentni, a skoro wzrost inteligencji był w XX wieku, to można przypuszczać, czy też był w wieku XIX, XVIII, XVII, V czy X przed Chrystusem. Tak? Czyli ludzie, jeżeli prawdą jest to, że ludzie pochodzą od małpy, tak, która jest dość słabo inteligentna, chociaż w porównaniu z innymi zwierzętami to chyba najbardziej, no to do poziomu człowieka trochę tej przestrzeni jest, gdzie ta inteligencja rosła na przestrzeni lat. I taka ciekawostka dla wszystkich kuców i kucynek i tak dalej. Mianowicie ten sam autor, Flynn, dr Flynn, zauważył, że szczególnie szybko wzrasta średnia inteligencja żeńskiej części populacji. Na początku stulecia kobiety osiągały średnie wyniki o około 5 punktów niższe niż mężczyźni. Jednak badania Flynna z roku 2012 wykazały, że różnica ta zniknęła i u większości narodowości średnie IQ kobiet jest o pół lub o cały punkt wyższy niż IQ mężczyzn. Jedynie u ludzi pochodzenia żydowskiego ta różnica się zachowała. Tak? Więc badania tego psychologa, doktora Flynna, pokazują, że kobiety prześcignęły mężczyzn, więc trzeba by tutaj skorygować pana Janusza,
żeby sugerował się troszeczkę książkami, które wyszły tak bardziej niedawno, a nie za czasów, kiedy on chodził do szkoły, prawda? No bo to jest właśnie ten efekt tego, że no, to, co uczymy dzisiaj, to jest już stare, a jak ktoś ma 90 lat i jak on się czegoś tam gdzieś kiedyś dawno uczył, to jest już trochę przestarzałe. Jednak ten ruch uprawnienia kobiet i dostęp do technologii i tak dalej powoduje, że to się już wyrównało, przynajmniej według badań doktora Flynna. Okej, idźmy dalej. Religia. To już. Czuję te hejty. Religia. System wierzeń i praktyk określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sakrum, sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym, w czynnościach religijnych, w sferze społeczno-organizacyjnej itd., itd. Tak? Czyli religia to jest inaczej jak gdyby taki stosunek człowieka, grupy ludzi, społeczeństwa do takiej siły ponadludzkiej, która gdzieś tam rządzi światem i tak dalej, i tak dalej. To po prostu ten stosunek, jak my postrzegamy te siły ponadprzyrodzone, można to powiedzieć, tak? Religia wprowadza więc podział etyczny, polegający na tym, że Bóg nie musi stosować się do tych samych zasad moralnych, które narzuca swoim wiernym, tak? I kiedy spojrzymy w te starsze teksty, to na przykład tutaj Księga Rodzaju, bardzo fajny przykład. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem, tak? I potem były deszcze i Noe zbudował arkę i tak dalej. Znacie ten temat? Czyli popatrzcie, Bóg dał nam wolność do decydowania o swojej, co chcemy robić i tak dalej. My zdecydowaliśmy się na niegodziwość, no to was zabije, tak? Czyli nie dał nam wolności, przynajmniej według Starego Testamentu, bo dał nam wolność wyboru, ale jak wybierzecie źle, to was zniszczę i zgnoję i tak dalej, tak? Tutaj jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że satanizm zakłada odwrotną rzecz. Gdyby wymienić Boga i diabła miejscami, no to ten diabeł daje nam wybór, że możemy robić dobro i zło bez żadnych konsekwencji, prawda? Natomiast Bóg tych złych zabija, a diabeł tych złych nie zabija. Przynajmniej nie widziałem takiego momentu. Może wy mi podpowiecie. Co jeszcze ciekawe, bo będziemy później do tego nawiązywać. Też ten Stary Testament, który jest strasznie okrutny i za nic ma ludzkie życie. Jak wiecie, Mojżesz zabrał Izraelitów, idą sobie te 40 lat przez pustynię, no i akurat doszli gdzieś w okolice ludu Moabici, gdzieś tam jacyś tacy żyli. No i ci Izraelczycy zaczęli cudzołożyć z kobietami z tego ludu, więc no Bóg nakazał zebrać tych wszystkich niewiernych, czy tych cudzołożących Izraelitów, tak? I ich zabić, tak? Ale to w jaki sposób zabić? Ujrzawszy to, kapłan Pinchas, syn kogoś tam, syn Arona, chwycił w rękę włócznię, opuścił zgromadzenie, poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich oboje, mężczyznę, Izraelitę i kobietę, Moabitkę, przez jej łono. I ustała plaga wśród Izraelitów, tak? Czyli plaga tego cudzołożeństwa, cudzołożnictwa, tak? Ale słuchajcie, przebił kobietę przez jej łono, przez jej narządy płciowe. Jak taki film oglądałem, Piła, i tam to było wstrętne i obrzydliwe, więc sobie porównajcie do tych rzeczy, tak? Czyli abstrahując już od tego, religia dzieli, jak gdyby wprowadza pewną linię pomiędzy Boga, coś, co jest, kieruje się inną etyką, i ludzi, którzy kierują się inną etyką. Czyli to jest takie subiektywne postrzeganie
rzeczywistości. No ale kolejna rzecz. Funkcja religii, bo wbrew pozorom religia spełniła w społeczeństwie na przestrzeni wielu, wielu wieków bardzo pozytywną rolę. Ale do tego zaraz dojdziemy. Najpierw zagadka. Jadę samochodem z prędkością 100 km na godzinę. Z naprzeciwka jedzie z tą samą prędkością drugi samochód. Pytanie brzmi: z jaką prędkością zbliża się do mnie światło z reflektorów auta z naprzeciwka? Odpowiedź A. Z prędkością światła. B. Z prędkością światła minus 100 km na godzinę, no bo ja jadę 100 km na godzinę, więc tak troszkę szybciej widzę to światło. Z prędkością światła minus 200 km na godzinę, no bo ja jadę 100 na godzinę, ale tamten też idzie 100 na godzinę, czyli de facto prędkość światła minus 200 km na godzinę, tak? Jaka jest prawdziwa odpowiedź? Znacie? A wiecie dlaczego tak jest? No oczywiście, że z prędkością światła, ponieważ światło ma zawsze stałą prędkość i nie zależy od obserwatorów. Dzisiaj zaledwie kilka procent ludzi jest w stanie zrozumieć teorię względności, zwłaszcza tą ogólną. To tak wiecie, to Einstein wymyślił. To co wiemy, to że światło porusza się zawsze z taką samą prędkością, ale nie rozumiemy zasad mechaniki. Ja też nie rozumiem, które tym rządzą. Swoją wiedzę pokładamy w wierze w naukowców, tak? No bo słuchajcie, no jest ta teoria, że taki widziałem kiedyś doświadczenie, że wzięli dwa zegary atomowe, które wskazują bardzo, bardzo dokładnie czas. Jeden zostawili na lotnisku, drugi dali do samolotu. Ten samolot z dużą prędkością przebył na drugi koniec świata. Porównali odczyty w tym samym momencie, no i ten czas w samolocie troszeczkę zwolnił, tak? Czyli jak to? Jak się szybko poruszamy, to czas zwalnia, a tamten, a jak. What? Jakieś zakrzywienia czasoprzestrzeni, jakieś coś. Wiem, że tak jest, no bo wierzę Einsteinowi. Nie do końca kumam tych zasad. Może kiedyś przeczytam jakąś mądrą książkę, która mi to wytłumaczy. Na razie nie szukam takiej potrzeby. Ale o co chodzi? Część ludzi jest na tyle inteligentna, że ona rozumie pewne rzeczy, a drudzy wierzą tym inteligentniejszym. Jako, że ludzie dawniej byli mniej inteligentni, to nie potrafili łączyć ze sobą za wielu kropek. Nie potrafili po prostu zrozumieć wielu skutków swoich działań. Religia ma za zadanie sprawić, aby ludzie zachowywali się w określony sposób, bez zrozumienia podejmowanych przez siebie czynności, czyli w oparciu o wiarę, bo muszą wierzyć, że to jest dobre, ale nie wiedzą tego, tak? Nie wiedzą. Wierzą, bo nie rozumieją, więc wierzą. Co jest często wykorzystywane oczywiście przez oszustów, tak? Tutaj są takie, wiecie, historie, na przykład taka dosyć popularna, że żona chce odgrzać kiełbasę na patelni, no i bierze tą kiełbasę, odcina z jednej strony, z drugiej strony, no i przychodzi mąż i się pyta: ty czemu ty obcinasz te końcówki kiełbas? No nie, bo moja mama tak zawsze robiła, no to ja też tak robię. No to dzwoni do mamy, mama też nie wie, no bo jej mama też tak robiła. No to dzwonią do babci, a babcia mówi: no kochanie, obcinałam, bo miałam małą patelnię, tak? Więc musiałam obciąć, żeby się to zmieściło, tak? Czyli robimy pewne rzeczy, nie wiedząc dlaczego, tak? I tutaj religia spełnia bardzo dobrą funkcję do tego. Innymi słowy, zachowuj się tak i tak, nie dlatego, że jest to sprawiedliwe, bo i tak sprawiedliwości ludzie nie ujrzą, tylko dlatego, że jak nie będziesz się tak zachowywał, to pójdziesz do piekła i nie będziesz miał życia wiecznego. To znaczy, nie kradnij dlatego, że to jest złe i rozumiesz zasady, dlaczego nie należy kraść, tylko dlatego, że wiecie, będziesz się smażył w wielkim ogniu, tak? Nie zazdrość człowiekowi, nie pożądaj jego rzeczy, nie dlatego, że to jest złe i tak dalej. Znaczy, to jest złe, ale ludzie tego nie rozumieli. Tylko dlatego, że przyjdzie jakiś facet i cię spali, tak? Albo utopi, jak to Bóg miał zwyczaj wcześniej robić. Albo nie zdradzaj żony, nie dlatego, że w ten sposób okazujesz jej brak szacunku, tylko dlatego, że przyjdzie jakiś człowiek i cię przebije włócznią, nie? Czyli na tym polega religia. I rewolucja Chrystusowa. Co ten Chrystus takiego cwanego zrobił? Mianowicie, społeczeństwa, które oparły swoją etykę o chrześcijaństwo, wygrały konkurencję, gdyż Jezus rozumiał kilka bardzo prostych, fajnych
rzeczy. Mianowicie takie coś jak wolność człowieka decydowania o sobie samym, czyli prawo naturalne. Wolny rynek, zysk komparatywny, tak? Wolność zawierania kontraktów, tak? Tych winnicy czy robotnicy, tak? Malejąca wartość marginalna, czyli ten wdowi grosz, tak? Że dla wdowy ten grosz jest więcej warty niż dla bogacza i tak dalej. On rozumiał całą tą ekonomię, tak? Można powiedzieć wolnego rynku, chociaż jeszcze pewnie nie było takiego sformułowania, ale wiedział, że człowiekowi należy dać wybór, a nie zmuszać go jakimś zabijaniem do braku cudzołożnictwa. Pamiętacie, Stary Testament, jak cudzołożyli, no to zabili 24 tysiące i uważali to za sprawiedliwość, tak? Przychodzi Jezus i mówi co? Niech kto jest bez winy czy bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, tak? Czyli już są jakieś inne normy etyczne, które jak gdyby skręciły tą religią w tym kierunku bardziej wolnościowym, tak? Że pozwólmy ludziom robić to, co chcą, decydować o sobie, a ta wiara, nawrócenie nie powinna być pod groźbą siły, tylko to powinno podchodzić z wnętrza człowieka, tak? Więc Jezus potrafił w oparciu o religię, a nie o rozum, doprowadzić do tego, aby ludzie postępowali zgodnie z prawami, których nie rozumieli, tak? Czyli taki Jezus to był taka odwrotność Korwina, tak? Korwin, wiecie, mózg skrajnie rozumowy, wszystko na logikę, tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. A przyszedł Jezus i powiedział, słuchajcie, jak nie będziecie tak robić, to będziecie się smażyć w piekle i nie będziecie zbawieni i w ogóle i wszystko, tak? Nie tłumaczył, więc może dobry sposób na przekonanie jest stworzyć własny kościół. No ale do tego za chwilę. Moja teza. Wraz ze wzrostem inteligencji ludzkiej i poziomu wiedzy, religie przechodzą też ewolucję. Tak, Stary Testament przeszedł w Nowy Testament i Chrystusa, gdzie już nie ma przemocy, tylko jest dobrowolność. Tak? Ludzie stają się mądrzejsi, rozumieją coraz więcej zjawisk społecznych. O ile Pismo Święte w początkach chrześcijaństwa było rozumiane dosłownie i dawano bezgraniczną wiarę w różne opisywane tam cuda, tak obecnie, jak ja przynajmniej rozmawiam z większością osób wierzących, Pismo Święte i wszystkie opisane tam zjawiska nadprzyrodzone traktują jako pewnego rodzaju przenośnie, tak, że no chyba no mało kto dzisiaj pojmuje taki opis stworzenia świata, że był ten Bóg i on przez 7 dni stwarzał sobie ten świat, tak? Bo no jest jakaś tam nauka, teoria ewolucji i tak dalej, i tak dalej. I to się jak gdyby pokrywa, tak? Że na początku był ten wielki wybuch, potem to krążyło, potem się jakoś stworzyły te planety, potem to niebo oddzieliło, światło od ciemności się oddzieliło i tak dalej. Powstały najpierw zwierzęta, czyli jakieś tam, potem wyewoluowaliśmy my i tak dalej. Więc okej, to jest fajna historia, że Bóg stworzył świat w 7 dni, ale to ludzie teraz traktują jako taką przenośnię, tak? Do tego, co mówią naukowcy. Zresztą ten opis świata pojawia się nie tylko w chrześcijaństwie, pojawia się nawet wśród starożytnych Sumerów, tak, którzy też bardzo... Zresztą te połowę Starego Testamentu jest tożsama z wierzeniami starożytnych Sumerów, którzy w ogóle nie wiedzieli, szli jak gdyby oddzielną drogę ewolucji, przeszli od tych naszych ludów, tak, z których my się wywodzimy. Okej. Idźmy dalej. Dzieci nie mają za wysoko rozwiniętego rozumu, dlatego też bajkami o Babie Jadze można wpływać na ich zachowanie, zarówno w dobrych, jak i złych intencjach. Stawiam tezę, że obecnie ludzie są za mądrzy, aby bezgranicznie wierzyć w takie rzeczy jak smażenie się w piekle, tak? Po prostu wyrośliśmy z tego, tak się wyrasta z Mikołaja. Znika więc przyczyna, dla której ludzie postępowali zgodnie z nauczaniami Jezusa, tak? Nadal jednak są troszeczkę za głupi, aby zrozumieć dobro płynące, chociażby sprawa do dobrowolnego zawierania umów, tak? Bo ta płaca minimalna i tak dalej, tak? Czyli
Mi to przypomina takiego nastolatka, który dowiedział się, że świętego Mikołaja nie ma, że baby Jagi nie ma, że potworów nie ma. A skoro mama straszyła babą Jagą, no nie wiem, jak nie założysz czapki, to przyjdzie baba Jaga i cię zabierze, tak? No to sobie dziecko się dowiedziało chwila, no to jeżeli baba Jaga nie istnieje, no to może noszenie czapki też jest taką fikcją i to jest bez sensu, tak? No i mamy ten wiek nastoletni, wiek buntu przed zasadami, no i też się buntujemy przeciwko tej czapce. Dopiero musi minąć kilka lat, zanim drogą eksperymentu, drogą rozumu poznamy, dlaczego ta czapka ma wartość, tak? Więc teraz mi się wydaje, żyjemy w takim przejściowym okresie, tak? Więc to jest cała ta moja teza, tak? I państwizm, tak? Bo ze słabnącą rolą chrześcijaństwa powiązana jest coraz większa rola państwa, tak? To jest takie jakby powiązane ze sobą, bo to są po prostu dwie religie, które konkurują o swoich wyznawców, tak? Przykładowo chrześcijaństwo mówi nie kradnij i nie pożądaj rzeczy bliźniego swego, tak? A państwo mówi, a emerytury można kraść, czyli emeryci mogą pożądać rzeczy bliźnich swych i można tą kradzież usprawiedliwić, tak? I teraz, które wartości dla emerytów są wyższe, tak? Czy wartości religii państwowej, czy wartości religii chrześcijańskiej, tak? Bo jak ja widzę emerytów w kościele, którzy idą do kościoła, no bo nie oszukujmy się, w kościele przeważnie są starsi ludzie, tak? To oni, sorry, ale łamią co najmniej dwa przykazania, pobierając emeryturę, tak? Ale to jest temat na zupełnie inną prezentację. Może jak będziecie chcieli, to może przygotuję też argumenty za tym, tak? Czyli państwo, religia jest religią, która konkuruje i przejmuje, czyli jest tą religią bez czapki, tak? Idźmy dalej. Bóg najbardziej... Tu z Wikipedii jest. Najbardziej powszechne pod pojęciem Bóg rozumie się określenie istot będących przedmiotem kultu religijnego, tak? Więc co to jest kult religijny? Integralny składnik religii, który w szerszym tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały odprawiane ku czci sakrum. Podstawowym założeniem nie tylko prawa rzymskiego jest wynikająca z prawa naturalnego zasada, że nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw niż sam posiada. Taka mądra sentencja. Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet. Nie? Jak ktoś chce przyszpanować, to sobie może się na pamięć nauczyć. Dla mnie to jest za długie. Czyli co, jeżeli ja nie mam jakiegoś prawa, to ktoś, nie mogę dać tego prawa komuś innemu, tak? Czyli jeżeli ja nie mogę zabijać, to ja nie mogę powiedzieć sąsiadowi, ja ci daję prawo, żebyś zabił tamtego człowieka, tak? Zabił, okradł i tak dalej. Więc skoro emeryt nie ma prawa przyjść do mnie do domu i zabrać mi pieniądze, to on też nie może powiedzieć, ty policjant, idź do niej, albo ty komornik, idź no do tego Cebulskiego i zabierz mu pieniądze i mi daj. Emeryt nie ma takiego prawa, nie może też tego prawa przekazać. Jednak w religii zwanej państwizmem i etyce, która za nią stoi, ta etyka mówi, że wystarczająco duża grupa ludzi, która zbierze się razem, ma boską moc, i po zebraniu się w taką liczną grupę może na kogoś przekazać więcej uprawnień, w tym także wyjątków etycznych, niż cała ta grupa ma razem do dyspozycji. Znaczy, jak sobie te stare religie, sceny z filmów, nie? Na przykład druidzi, nie? Stoją ludzie w kółku, jest ich tam 9 i brakuje jednego, żeby dopiąć koło, bo jak jest 10 tych druidów, to jakieś tam światła i bogowie się pojawiają i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli państwizm to religia, która
zakłada, że jak się zbierzemy w grupę, to możemy wytworzyć pewne prawa, których nie ma żaden z poszczególnych członków, i te prawa egzekwować i wdrażać w życie, i to będzie moralne, to będzie dobre i tak dalej. Innymi słowy, biedny człowiek nie może wziąć noża i samodzielnie okraść drugiego człowieka, gdyż spotka go za to kara Boża, tak? No bo pójdzie do więzienia, tak? I nie dostanie się do tego Królestwa Bożego czy cokolwiek, tak? Gdy jednak ten sam człowiek pomodli się o pieniądze, czyli pomodli się podczas tego rytuału religijnego zwanego wybory za kilka tygodni, a 460 kapłanów, ubrani oczywiście w odświętne takie mundurki, taki krawat mają i marynarki, tak? I oni odprawią pewien rytuał, że wyjdzie jeden, będzie przewodził stowarzyszeniu, on powie jakieś zaklęcie, tamci zagłosują za tym zaklęciem, to zaklęcie powtórzy, potem drugi raz, trzeci, potem będzie 100 ludzi, którzy to też wybranych podczas pewnego obrzędu religijnego, i oni to powtórzą 3 razy, i jeszcze jak jeden super kapłan, który też podczas rytuału został wybrany, podpisze się pod tym i tak dalej, to już będzie miało pewną moc i stworzymy tą moc, która usprawiedliwi złodziejstwo, tak? Potem stworzymy to prawo, potem weźmiemy drugą grupę kapłanów, która nosi takie niebieskie ubranka, tak? Z blaszką metalową, tak? I jak ten kapłan w mundurku wtedy pójdzie okradać sąsiadów i zabierze pieniądze sąsiadom, weźmie trochę dla siebie, dla reszty kapłaństwa i da troszeczkę temu biednemu, który się za to modlił, to nagle w tej religii to wszystko jest już usprawiedliwione, tak? Bo zwykło się mówić, państwowa edukacja, państwowe firmy, państwowa opieka społeczna, państwowe drogi, państwowa własność, państwowe dobro, państwowy majątek i tak dalej, tak? Nic z tych rzeczy, bo państwo to nie jest, jak wielu sobie zakłada, stowarzyszenie, czy to jest jakaś osoba prawna, że ona może cokolwiek posiadać. Nie, nic z tych rzeczy. Państwo nie jest ani rzeczą, ani osobą, ani budynkiem, ani tym panem w mundurze, tak? Wiecie, no my sobie wyobrażamy państwo jako ten Sejm, tak? Ktoś może mi pokazać, patrz, tutaj jest państwo. Nie, to jest po prostu budynek, kilka cegieł, które ktoś na siebie położył. Czym jest zatem państwo? Definicja najprostsza byłaby taka, że państwo to religijne roszczenie wygłaszane przez grupę ludzi, że inicjowana przez nich przemoc jest w jakiś sposób uzasadniona, że jest legalna, że jest dobra, że jest potrzebna, że jest moralna, wręcz niezbędna do istnienia społeczeństwa, tak? Więc państwo jest stanem umysłu, w którym akceptujemy zasadę, że mała grupka ludzi może dowolnie używać przemocy do tego, aby dostać to, czego chce, do tego, czego oni chcą, tak? Więc no, tu jest taki podział, kto jest lepszy, kto jest gorszy. I oczywiście, tu kilka takich prostych zdań. Nazwanie prowadzonego przez siebie stowarzyszenia, firmy, fundacji, czegokolwiek, lub nawet siebie samego państwem, urzędnikiem, czy wdzianie niebieskiego mundurka, tak? Nie daje mi umiejętności latania, ani umiejętności oddychania pod wodą, czy odczuwania przyjemności podczas słuchania piosenek Dody, czy jakiejś innej kiepskiej artystki, tak? Uznanie siebie za państwo nie zawiesza praw fizyki, nie daje przywileju zamrożenia również praw moralnych, tak? Bo nikt nie może przekazać na drugiego więcej praw niż sam posiada. Nikt nie może inicjować agresji w stosunku do tego drugiego człowieka, bo samo inicjowanie agresji zakłada, że ta inna osoba kieruje się innymi zasadami etycznymi niż my, tak? Więc będzie czuła się przez to pokrzywdzona. Większość, jeżeli nawet nie wszystkie państwa, jakie kiedykolwiek istniały na świecie, zakazywały pod groźbą surowych kar.
Takie dwa najczęstsze zakazy to jest nie zabijaj i nie kradnij. I to państwo karało za to, tak? Więc możemy powiedzieć, że państwo jest niemoralne nie tylko z punktu widzenia prawa naturalnego, ale również z punktu widzenia moralności czy też etyki narzucanej przez to państwo, tak? Czyli to nie jest tak, że państwo jest niemoralne, czy państwizm jest niemoralny, bo człowiek nie kierujący się tą etyką państwizmu zakłada, no bo to nie jest jego etyka, więc uważa, to nie jest jego moralność, więc zakłada, że państwo jest niemoralne. Nie. Państwo żyje według pewnych określonych przez siebie reguł, tak? I łamie te reguły. I to jest właśnie to, co powoduje, że państwo jest niemoralne. Wszystko sprowadza się do tego, jakimi wartościami kieruje się najgłupsza część społeczeństwa, tak naprawdę. Bo to, czy ta część społeczeństwa będzie szanować wolny rynek ze względu na to, że rozumie zasady tam panujące, potrafi łączyć dużo, dużo, dużo kropek, tak? Że jak ktoś zakaże wypalania traw, to będzie potem plaga kleszczy, tak? Że jak ktoś zacznie dekretem państwowym zabijać wróble, jak Mao, no to potem będzie plaga dżdżownic, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc nieważne z jakich przyczyn ludzie będą szanować wolny rynek i tak dalej, całą te teorie, które powodują, że społeczeństwo się bogaci, czy ze względów religijnych, tak? Ja nie będę kradł, bo boję się tego, że nie dostanę się do nieba. Bez różnicy, jaka jest jego motywacja, liczy się efekt, tak? Więc taką tezę chciałbym postawić, że może zatem tłumaczyć, edukować tak przez rozum, tak? Przez lekcje ekonomii, przez lekcje przedsiębiorczości, przez czytanie książek. No bo w ten sposób dotrzemy oczywiście do coraz to większej, bo jeżeli ludzie stają się coraz bardziej inteligentniejsi, to coraz więcej osób to rozumie i to chyba widzimy, tak? Ale może lepszym kierunkiem byłoby stworzenie kościoła, który, takiego powiedzmy, kościół niewidzialnej ręki, tak? Który by dostosował. Taką drugą rewolucję Chrystusową stworzył, tak? Gdzie ludzie no, przestali troszkę już wierzyć. Religia, chrześcijaństwo w Polsce umiera, tak? I może by tak troszeczkę drugą rewolucję zrobić, w ten sposób, żeby tych głupszych trochę ludzi, czy ludzi, którzy no, nie potrafią zajarzyć, co jest dobre i co złe, żeby uwierzyli chociaż, tak? Bo jakiś tam pan z nieba rzuci w nich piorun, jak będą się postępować inaczej. Może taka teza byłaby ciekawa. Okej, to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę teorię państwizmu, czyli traktowania państwa jako religii, bo to jest religia. Bo to jest religia, na szczęście przejściowa. Na szczęście przejściowa, bo musimy tylko przeczekać ten wiek nastoletni, kiedy ten wiek buntu i potem będzie taki wiek zrozumienia, że jednak te zasady, pomimo tego, że Baba Jaga nie istnieje, to te zasady, których ta Baba Jaga broniła, były dobre i już się powoli do tego nawracamy. Więc nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli chcielibyście być powiadamiani o większej ilości takich nagrań lub też pamiętajcie, kliknijcie like pod tym filmem. Podobno to dużo daje, jeżeli chodzi o dotarcie filmu do kolejnych odbiorców. I co? Dziękuję Wam za uwagę i wrzucajcie jakieś komentarze, dyskusje. Jestem otwarty na wszystko. I co? Do zobaczenia gdzieś tam na jakichś zajęciach azbirowych czy jakichś innych. Trzymajcie się, pa!